Lepiej być pięknym, młodym i bogatym, to bardzo ciekawe powiedzenie, w którym jednak ani słowa nie mówi się o zdrowiu. A im jesteśmy starsi, im mamy więcej doświadczeń, zdajemy sobie sprawę z tego, że właśnie to zdrowie jest dla nas najważniejsze. Nie dziwi nas, kiedy raz w roku musimy dokonać przeglądu technicznego samochodu lub pieca gazowego, a ciągle jesteśmy zdziwieni, kiedy co najmniej raz w roku musimy wykonać badania profilaktyczne. Życzę Państwu, aby z okazji świąt, wiosny, Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet albo po prostu tak sobie postanowiliście Państwo, żebyście wykonali badania profilaktyczne, bo to naprawdę procentuje. Program Zdrowiej, Katarzyna Sodnik, zapraszam. Aby powstał ten oddział, trzeba było dobudować nowe piętro, a potem kupić nowoczesny sprzęt medyczny. Koszty ogromne, ale opłacało się. Po 8 latach klinika kardiochirurgii w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu jest jedną z najlepszych w regionie. Tutaj lekarze operują prawie 1000 pacjentów rocznie. Właśnie tutaj operowane są serce, tętnice, aorta. Niestety pacjenci, którzy trafiają na stół operacyjny, są coraz starsi. Społeczeństwo się starzeje, a my chcemy być nadal sprawni. Wszyscy pamiętają 98-letniego pacjenta, który po operacji na otwartym sercu wyszedł i powiedział: no cóż, teraz mogę zacząć żyć od nowa. Zapraszam Państwa do kliniki kardiochirurgii na salę operacyjną, gdzie odbędzie się niezwykła operacja. Operacja na otwartym sercu. Jest kilka minut po godzinie 8:00. Na sali operacyjnej zabieg już trwa. Lekarze zaczęli wcześniej, bo wiedzą, że przy stole spędzą ponad 4 godziny. To jest operacja pomostowania tętnic wieńcowych i zabieg rekonstrukcji zastawki dwudzielnej, która w procesie pozawałowym uległa czynnościowemu wobec uszkodzeniu. Zabieg bardzo ciekawy, uważam, i nie taki tuzinkowy, bo to, no tak jak mówię, no, chirurgom jest zdecydowanie lepiej wymienić zestawkę albo wszczepić w ujście cokolwiek, bo to jest prostsze, szybsze. Wyjmujesz ciach, ciach i tak. A tutaj to już wymaga raz, że wyobrazi, dwa doświadczenia, dobrej ręki. Mhm. No i mówiąc krótko, no troszeczkę takiego samozeparcia. Ta zestawka już jest naprawiona, już jest szczelna. W pełnej niedomykalności czwartego stopnia mamy już taką niewielką falę zwrotną. My tu jeszcze ją doszczelnimy pierścieniem takim specjalnym, który zmniejszy tą zastawkę w wymiarze poprzecznym i pionowym, także doszczelniając ją wtedy już w pełni. Ale jesteśmy zadowoleni z tego, cośmy zrobili. Wiadomo, że każda zastawka sztuczna, choćby nie wiem z czego była wytworzona, w jakiej technologii, ze złota, ze srebra, z platyny, nie zastąpi własnej zastawki, tej, którą człowiek ma od natury, od Pana Boga dostał. Także staramy się to zachować i tak przyświeca nam cel tutaj przed operacją. Aby wykonać ten złożony zabieg, serce pacjenta musi być unieruchomione. Jego funkcję przejmuje pompa do krążenia pozaustrojowego. Urządzenie, dzięki któremu możemy wykonać operację na nieruchomym sercu, a dzięki któremu pacjent żyje, bo tak naprawdę tutaj, pomijając kwestię ciśnienia jako takiego perfuzyjnego narządowego, również dokonuje się w systemie utleniacza to urządzenie jednorazowego użytku, gdzie wymiana następuje, wymiana gazowa dwutlenku węgla, tlenu, czyli oksygenacja pozapłucna, czyli utlenowanie krwi. I dzięki temu całemu procesowi my możemy spokojnie operować na sercu zatrzymanym. Tutaj to, co obok stoi, to jest taka, powiedzmy, no, chłodziarka, nazwijmy to, ale chłodziarka, którą my stosujemy do płynu kardioplegicznego, tu zresztą widać, że jest to włożone, po to, żeby zatrzymać serce, podajemy go bezpośrednio do tętnic wieńcowych. Ale w innej temperaturze. Około 4 stopni ten płyn posiada. Oczywiście można mierzyć, bo są też takie specjalne elektrody. Powinna się uzyskać temperaturę w przegrodzie serca międzykomorowej około 12-14 stopni. Wtedy jest tak zwana dobra protekcja temperaturowa. Serce nadal jest unieruchomione. Lekarze zakładają uszczelniający pierścień i już zaczynają kolejny etap zabiegu. Potem jak już to będzie zrobione, to będzie proces zamknięcia przedsionka, odpowietrzenia serca i potem uruchomienia tego serca i dalsza część, czyli bypassy. A co tam pan doktor robi? A pan doktor kończy pobierać żyłę, którą będziemy wszczepiali do serca jako bypass. Jeden z bypassów. Jestem zupełnym laikiem. Panie doktorze, bierze się stamtąd kawałek tętnicy albo żyły, a co tam zostaje? Nic. Zeszywa się te wszystkie bocznice i skóra zostaje zeszyta i to się zarasta. Musimy wiedzieć jedno, że
człowiek nie składa, czy kończyna jakby nie trzyma tylko tej jednej żyłki, to jest żyła powierzchowna. Jest cały sieć żył powierzchownych, które odprowadzają krew niejako w kierunku serca drogą do żył głębokich i potem to idzie wyżej. I nawet jeżeli oczywiście zresztą po jakimś czasie, to jest kwestia różnie długa, między miesiąc a trzy, wytwarza się dodatkowe jakby zastępcze krążenie żylne, które w jakiś sposób zupełnie spokojnie sobie radzi z tym. Pomostowanie tętnic, czyli zakładanie bypassów trwa, ale serce można już uruchomić. To trudny moment. Serce do nowych warunków musi się przez dzień, dwa przyzwyczaić. Pacjent jest w tym czasie na oddziale pooperacyjnym. Prowadzimy tutaj intensywną terapię. A dlaczego? Dlatego, że te zabiegi kardiochirurgiczne są ciężkie, złożone. To ci pacjenci są niewydolni oddechowo, są w stanie jeszcze znieczulenia, wobec tego wymagają wspomagania oddechu za pomocą respiratora i te zadania, czyli wspomagania oddechu, czyli stabilizacji układu krążenia, są prowadzone właśnie tutaj na tym pięciołóżkowym oddziale. Kardiochirurdzy operują 800 pacjentów rocznie. Ponad 100 ma powyżej 75 lat. Niektórzy nawet mówią, że jesteśmy ich ojcami chrzestnymi po raz drugi. W ciągu roku w Polsce konieczne jest wykonanie ponad 1 000 000 transfuzji. Krew potrzebna jest codziennie, w ogromnych ilościach. Jest bezcennym darem, którego pomimo postępów w medycynie nie udało wytworzyć się w sposób syntetyczny, sztuczny. Krew potrzebna jest codziennie zarówno ofiarom wypadków, jak i ludziom, którzy cierpią na poważne choroby podczas planowych operacji. Czuję, że trzeba tak robić. To mnie dużo nie kosztuje, a można komuś pomóc. Uratował już pan komuś życie, jak pan myśli? Myślę, że tak, no tam 1,5 litra może komuś się już przydało. Najczęściej brakuje grup ujemnych, dlatego że są rzadsze. To z tego samego tytułu wynika, jeżeli w społeczeństwie dana grupa krwi jest najrzadsza, to i najmniej dawców przychodzi, a potrzebujących jest tyle samo. Czyli może się zdarzyć, mogą się zdarzyć takie niedobory jakościowe, ale ilościowych, jeżeli na dzień tam wczorajszy mieliśmy, jak my to nazywamy, 1800 jednostek na hakach, to jest to ilość wystarczająca na zabezpieczenie przynajmniej, gdybyśmy w ogóle nie pobierali krwi, to na okres ponad tygodnia, dlatego że mniej więcej 200-225 jednostek dziennie wydajemy do lecznictwa. Poczuł on taką potrzebę i chce pomagać. No i wszystko. Nikt nie ma ceny na krew, krew jest za darmo, pacjent otrzymuje ją za darmo, potrzebujący w szpitalu, a my od szpitala należy nam się opłata za te nasze pośrednictwo między dawcą a biorcą, czyli po prostu za te wszystkie koszty, które ponosimy związane z pobraniem krwi i dostarczeniem jej w formie odpowiedniego preparatu do pacjenta. Jakoś tak myślę, że to jest słuszna decyzja, każdemu wiadomo, krew to jest rzecz bezcenna i bardzo, bardzo dobrze jest oddawać tę krew, żeby komuś się na przykład ta krew przyda, prawda? Nasze dzieci mają coraz poważniejsze wady postawy. Skrzywienia kręgosłupa, odstające łopatki, płaskostopie. Wymieniać można by bardzo długo. Przyczyn tego stanu jest bardzo wiele. Przede wszystkim to, że nasze dzieci głównie siedzą. Wiele godzin w szkole, potem kolejne godziny przed komputerem i przed telewizorem. Bardzo rzadko uprawiają sport. 2-3 godziny WF-u w tygodniu w szkole to stanowczo za mało. Nasze dzieci są po prostu niewysportowane. Wystarczy przeprowadzić im prosty test. Poprosić, by przy wyprostowanych nogach dotknęły rękoma do podłogi. Dramat. Tym dzieciom, które mają już wady postawy, miasto proponuje opiekę najlepszych specjalistów. Ortopedów, rehabilitantów, trenerów. Warto z tej pomocy skorzystać. Wrocławskie Centrum SPA przy ulicy Teatralnej. 3 baseny, sale gimnastyczne, siłownie. To między innymi tu zorganizowane jest Centrum Korekcji Wad Postawy, gdzie specjaliści badają dzieci i prowadzą zajęcia korekcyjne. Jest grupa dzieci, u których już w wieku przedszkolnym zauważamy wady. Dotyczy to dzieci, które mają nadmierną wiotkość tkanek miękkich.
to się określa w języku medycznym wiotkość wielostawowa i u nich ta postawa pionowa nie jest tak dokładna. Mają wystający brzuszek do przodu, okrągłe plecy, często płasko-koślawe stopy. Dzieci mogą bezpośrednio przyjść z rodzicem do naszych centr korekcji wad postawy. Mamy takich 8 w naszym mieście. Przejść badanie lekarskie diagnozujące, czy dziecko ma prawidłową postawę, czy potrzebuje ćwiczeń korekcyjnych. Szymon ma 3,5 roku. Do centrum przyszedł z rodzicami po raz pierwszy. Pani neurolog powiedziała, że on właśnie ma krzywy kręgosłup. Pani rehabilitantka też to mówiła. Zresztą... Pani też to widzi? Ja też to widzę. Badanie lekarskie wykazało jednak wiele innych wad, nie mniej poważnych. Jak na małe dziecko, to trochę za dużo defektów jest. To jest to, co wspominałem. Że często rodzice przychodzą z jednym problemem. Tu ktoś mówi, że jest krzywy kręgosłup, ja to krzywego kręgosłupa tu nie widzę, aczkolwiek to jest czasami jest złudne, to, że to takie dziecko nawet by nie wykonywało ćwiczeń na skoliozę. Ale są wady inne, są właśnie pogłębiona lordoza, czyli ta mała postawa, odstające łopatki, plus koślawe stopy i to wszystko z czegoś musi wynikać, prawda? To się nie bierze samo z siebie. Szymon natychmiast dostał skierowanie na zajęcia korekcji. Będzie ćwiczył 2 razy w tygodniu. Na gimnastyce korekcyjnej ćwiczymy głównie ćwiczenia, które mają za zadanie skorygować postawę dziecka. Wzmocnienie mięśni posturalnych, mięśni, które mają za zadanie właśnie stabilizację kręgosłupa. Wykorzystuje Pani do tego różne przyrządy, widzę. Tak, wykorzystujemy laseczki, wykorzystujemy woreczki, piłki, większe, mniejsze piłeczki. Po takich ćwiczeniach większość dzieci ma zajęcia na basenie. To są zajęcia ciekawe, tak? Także dzieci chodzą bardzo chętnie na te zajęcia i wtedy ta motywacja też jest lepsza, prawda, do ćwiczeń. Centra korekcji wad postawy zorganizowano w szkołach, które mają baseny i sale gimnastyczne. W mieście jest 8 takich punktów. Turnusy trwają 6 tygodni, ale przy poważnych wadach można je powtarzać. W dzisiejszym programie to już wszystko. Zapraszam Państwa na kolejny Zdrowi, a w nim znowu będziemy mówić o profilaktyce. Będę Państwu radziła, jak korzystać z jedynego w Polsce programu Wrocław w formie. Program Zdrowi, Katarzyna Sutnik. Zapraszam.